Filip, niestety nie udało się zwyciężyć z Arką Gdynia. Pewnie szanujecie ten remis, ale tak z perspektywy gry na pewno czujecie niedosyt. Na pewno czujemy niedosyt, szczególnie po drugiej połowie, bo uważam, że zagraliśmy w drugiej połowie dobrze. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji i myślę, że powinniśmy się pokusić o jakąś bramkę. No, ciężko coś więcej powiedzieć, bo pierwszą połowę przespaliśmy i tam sobie nie stwarzaliśmy sytuacji, nie byliśmy w ogóle groźni, także na pewno do poprawy. Pierwsza połowa źle, druga uważam dobrze. Czy czymś Arka was jakoś bardzo zaskoczyła? Na konferencji prasowej został wysnuty taki wniosek, że Arka jak atakowała w kontratakach, robiła to mniejszą liczbą zawodników niż wcześniej. Czy to właśnie, że jednak ciężko było potem zrekontrować? To tak faktycznie było, że nie wiedzieliście do końca, jak zachowywać się w momencie, kiedy jednak kontratakujecie, a tych Arkowców no, trochę jest w ich polu karnym, czy tam bliżej ich bramki? Czy zaskoczyli, to raczej nie, ale na pewno przyjechali inaczej zorganizowani niż w poprzednich meczach, bo też nie ma co się dziwić. Oni mieli kilka porażek, nie zdobyli tam, nie wygrali meczu bardzo długo. No, spodziewaliśmy się, że nie wyjdą tutaj otwarci na nas. Na pewno nie umieliśmy tego w pierwszej połowie w ogóle wykorzystać i Arka była nieźle zorganizowana. A tak jak mówię, my trochę za wolno operowaliśmy piłką, no przez co ciężko nam się stwarzało sytuację z przodu. Może nie, że miałeś pretensje do siebie, możesz mieć pretensje do siebie, ale chyba taki lekki niedosyt też czujesz indywidualnie, bo szczególnie po stałych fragmentach ta piłka to była bardzo blisko sieci. No tak, no ciężko coś powiedzieć, no zdarza się. Brakło niewiele, szkoda, no na pewno też jeszcze innych sytuacji szkoda, bo byliśmy blisko. No, tak jak powiedziałem przed chwilą, no, takie mecze się po prostu zdarzają, ale szkoda, bo uważam, że straciliśmy dwa punkty. Szanujemy ten punkt, ale uważam, że straciliśmy dwa. Powoli już kończąc, przed nami przerwa na mecze reprezentacji. To nie będzie jednak okres, w którym Zagłębie Lubin będzie wybitnie odpoczywało, bo już jutro macie jednostkę treningową. No tak, no to odpoczywać też będziemy, ale wiadomo, trzeba popracować cały czas, poprawiać swoją grę, bo wiadomo, że rezerwy i rzeczy zawsze do poprawy są. No, nikt nie gra idealnie nigdy. Dlatego spokojnie mamy dwa tygodnie na przygotowanie się do Wisły, no i na pewno pojedziemy tam powalczyć o trzy punkty.